serdecznie Państwa powitać na dzisiejszych uroczystościach. Święto to wyjątkowe. Jestem rad, że uroczystość Święta Narodowego zgromadziła tak wielu Suwalczan oraz znakomitych gości, których serdecznie witam. Szczególne słowa powitania pragnę skierować do przedstawiciela biskupa bełckiego, kanclerza kurii, księdza doktora Marcina Marczana. Szczególnie serdecznie witam sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosława Zielińskiego. Witam poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Bożenę Kamińską. Witam władze samorządowe, przedstawicieli powiatu suwalskiego na czele z wicestarostą panem Witoldem Kowalewskim oraz przewodniczącym Rady Powiatu. Szanowni Państwo, 99 lat temu w porannym blasku kąpień pod Paryżem podpisano zawieszenie broni. Zakończyły się krwawe działania wojenne. Pierwsza wojna światowa, która dobiegła końca dla Polaków, była konfliktem między zaborcami. Jej wynik otwierał szansę na niepodległość. Nasi przodkowie skutecznie potrafili to wykorzystać. Po 123 latach zaborów rodziła się nowa polska państwowość. W pierwszych latach niepodległości trzeba było odbudować zniszczenia wojenne, zespolić dotychczasowe zabory w jeden wspólny organizm państwowy, wyrównać zapóźnienia cywilizacyjne pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju. Należało przeprowadzić szereg szybkich reform politycznych, gospodarczych czy też społecznych. Suwalczanie na wolną Polskę musieli poczekać jeszcze 10 miesięcy. Mimo zakończonej wojny nasz region nadal znajdował się pod okupacją niemiecką. Wojska Oberostu jako swoisty kordon sanitarny rozdzielał Europę od bolszewickiej Rosji. Tymczasem w Suwałkach, pomimo braku niepodległości w mieście, ukonstytuowała się tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego. Organ samorządu przygotowujący się na przyjęcie władzy z rąk okupanta. Ta upragniona wolność nadeszła dopiero w sierpniu 1919 roku. Szanowni mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny, szanowni kombatanci, wielebni księża, panie prezydencie miasta Suwałk wraz ze wszystkimi samorządowcami, szanowni dowódcy, komendanci, żołnierze, funkcjonariusze, oficerowie, szanowni państwo, przed chwilą powitani według godności tytułów pełnionych ról i piastowanych funkcji przez pana prezydenta. Harcerze, młodzieży, kompanie honorowe, poczty sztandarowe, szanowni państwo. Przez prawie 150 lat niepodległość naszej ojczyzny, walka o jej odzyskanie była najświętszą sprawą dla kilku pokoleń Polaków. Dla tych pokoleń, którym przyszło żyć pod zaborami. Nasi przodkowie zapłacili za to wysoką cenę, często najwyższą cenę życia. Walczyli w powstaniach, począwszy od Konfederacji Barskiej, poprzez insurekcję kościuszkowską, powstania XIX wieku. Cierpieli zsyłki syberyjskie, przymusową emigrację. Cierpieli w głębi duszy, w głębi polskiej duszy, bo nie było wolności. Dzisiaj mamy niepodległą Polskę. Dzisiaj nie musimy na szczęście o nią walczyć z bronią w ręku. Mieszkańcy Suwałki, Suwalszczyzny, drodzy goście i gospodarze tej uroczystości.
przywołując wspomnienia listopadowych dni 1918 roku, kiedy to rozejm w Kąpień zakończył I wojnę światową, otwierając drogę do wolności Polsce, uroczyście świętujemy 99. rocznicę odrodzenia naszej państwowości. 11 listopada 1918 roku to w naszym regionie data bardziej symboliczna niż graniczna, która przypieczętowała całkowitą klęskę Niemiec, ale jak dobrze wiemy, proces wycofywania obcych wojsk po 123 latach zaborów był żmudny. Plądrowano magazyny ze zbożem, grabiono majątki. Pod koniec listopada toczyły się jeszcze potyczki, jak chociażby ta z 27 listopada w Brańsku. Krwawo było także w Sokółce. Jeszcze w 1919 roku stacjonowały na terenie ziem obecnego województwa obce wojska. Tę 26 sierpnia 1919 roku uznaje się za krańcową dla niepodległości naszego regionu, kiedy to sejneńskie działania powstańcze zdecydowały o ostatecznym kształcie dzisiejszej granicy polsko-wschodniej Polski. Suwalszczyzna odzyskała więc niepodległość jako ostatnia. W lipcu 1919 roku decyzją Rady Najwyższej zatwierdzono tzw. linię Focha, wytyczającą polsko-litewską linię demarkacyjną. Mimo trudności i złożonej sytuacji w poszczególnych rejonach województwa, z wielkim entuzjazmem przystępowano do odbudowy ze zniszczeń wojennych, co przerwało wybuch wojny polsko-bolszewickiej. Wybory powszechne odbyły się na naszym terenie w lutym i czerwcu 1919 roku. Latem tegoż roku obrady Rady Ministrów zaowocowały podjęciem ustawy, na mocy której utworzono m.in. województwo białostockie. Kończąc słowami Bronisławy Weiss: wziąć słowika, w klatce zamknąć, to on wszystko traci. Choć pięknie śpiewa, to jemu jest smutno. Chciałabym życzyć Państwu radosnych obchodów Święta Niepodległości. Dziś nie mamy już klatki, Polska jest wolna. Niech taką pozostanie na zawsze. Literatura naukowa potwierdza, że poczucie niezależności jest głównym elementem szczęścia. Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili cieszyć się wolnością i ją szanowali, bo tak wielu oddało za nią życie. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.